Dzień dobry. Znowu widzimy. Dzisiaj chciałam gotować kurczak z grzyby. Tak, dostałam takie grzyby. Polski to jest. Tak. To jest kurczak. Kupiłam trochę tak kurczak. To jest. Jak to się nazywa? No udo. No tak świerp. Nie pamiętam tego słowa. No to jest udo, no tak udo, nie? Tak. Ćwiartka, tak? Tak, świartki. Dwie udo. I tutaj jeszcze tak troszeczkę skrzydełka, nie? To już wcześniej już umyty. Skrzydełka to już jest drobny. Tak nie trzeba już pokroić. To zaraz pokroimy na drobny. Do tego kurczak potrzebny oczywiście por, imbir, o, i czosnek, dwie liści tego, jak laurowy. Tak, i dwie, i tak kilka ząbki anysz i pieprz. Jeszcze potrzebne dwie takie papryka. Najlepsze tak jedno czerwone, jedno zielone. To tak ładnie wyglądać. A i no to tak mało jemniak. Ja to tak bo umyłam tak cztery sztuki jemniak. No i dobra. Teraz te grzyby trzeba gorącą wodę trochę moczyć. No i dobra, teraz pokroimy ten kurczak. Ten kurczak, ten tłusty. Wyrzucimy. Tłusty wyrzucimy, tutaj końcówka też wyrzucimy. Dobra, kurczak jest pokrojony. Teraz woda, zimna woda, trzeba gotować tego kurczak. Tutaj tak. Kurczak może też może być taki całość kurczak, nie? Jak całość kurczak, to dla mnie to trochę za dużo na cztery osoby. No to ja to tak kupiłam tak dwie tak udy, taki duży i kilka sztuk taki skrzydełka, nie? Skrzydełka, bo dzieci bardziej lubi, moi dzieci bardzo lubią, także jak gotujemy tego kurczak, to dodajemy kilka liść te por. No i jeszcze trochę ciskamy te alkohol mojej przeprawy. Zamiast tego alkoholu też może dodać dwie łyżki piwo, żeby zabić ten zapach, ten kurczak, nie? I w międzyczasie pokroimy w tę paprykę. Ziemniak też możemy pokroić na taki duży kawałek. O, taki duży kawałek będzie. Do tego kurczak koniecznie musi dostać ten ziemniak, bo będzie ziemniak smaczniejszy od tego mięsa. Jak kurczak już gotuje, tutaj już gotuje i teraz
wyciągamy. Ja to muszę będzie zmienić na ten duży batelnia, obłok. Nie zmieścimy. To wtedy wyrzucimy, nie? Wyrajemy. Wyrajemy ten. Woda. I płukamy wino, woda. Dwa razy umyjemy i już. Okay, teraz idziemy smażyć. Tego grzyby pewnie trzeba umyć kilka razy, co? Bo to jest co, gotowany? Czy to ja pierwszy raz użyłam tego grzyby, ten polski, naturalny. Jak batelnia, jak już jest, tak czuję ciepło, to dodajemy olej. Nie widać, jak dużo tutaj w góry. I teraz dodajemy. Czosnek i jędzir. Posmażymy. Troszeczkę posmażymy i wtedy teraz dodajemy kurczak. Około minut albo 2 minuty tak smażymy tego kurczak. Jak ogień, jeżeli macie ogień mocno, to tak około minut smażycie, nie? Jeżeli macie tak jak ja, tak słabo, no też tak około 2 minuty. No i tak. I teraz dodajemy 2 łyżki sos sojowy jasny. I 1 tak niepewno. Łyżki sos sojowy ciemny. I troszeczkę ten alkohol, przeprawy alkoholowe, taki. Jak nie macie to,
Oczywiście piwo można. Do miasta można piwo dodać. Dwie łyżeczki sól, jedną łyżki przeprawy tępień smaków i jedną łyżeczki wege. I teraz dodaję ten anyż i pieprz i tamte liście, nie? I dodaję teraz ziemniak. I teraz grzyby też dodajemy. I woda zimna. No tak, woda zimna dodaje, no tak około 2 szklanki, 3 szklanki takie. O. Okay. I teraz można gotować. Na średni ogień gotować 20 minut trzeba gotować. Ja tutaj mam patelnię, to maksymalnie do 10. To 9. To ja to teraz ustawiłam na 5. No jak wtedy już gotuję, nie? Jak wtedy już gotuję, wtedy ustawimy na 5. Z powrotu trzeba do 9. Do 9, tak. 20 minut trzeba gotować. No i teraz 20 minut już minęło, ale pachnie tak jak grzyby. Bardzo ładnie. No i te jeszcze na razie nie wyłączymy i dodajemy na końcu tego papryka. Pomieszymy. Mieszamy. Pomieszamy. Jak dodajemy ten papryka, wtedy nie trzeba już długo gotować, bo te dodaję ten papryka, też tak zapach, tak inny smak trochę. O, i teraz może jeszcze tak 5 minut gotujemy. Ostatnie 5 minut na większy, najmocniej ogień. No i dobra, 5 minut już minęło. I teraz możemy jeść. To jest tak kurczak z grzyby. Właśnie to tak wygląda. Bardzo dobry. Zawsze jest tak inny smak. Zawsze mi spadnie. Nie wiem. O, to jest tak. Właśnie, o, wygrana. No jest, nie jest tak trudne, no zawsze jest tak inny smak, inny niż standardowy smak. Bardzo warto spróbować. No i jeżeli ktoś lubi chińskie jedzenia, proszę oglądać mój kanał, moje firmy. Jeżeli ktoś lubi, proszę tutaj super kwestii. Dziękuję, do zobaczenia.